Ogromne straty Rosjan pod Awdijiwką. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu jednej doby na froncie zginęło 1380 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono 55 rosyjskich czołgów i ponad 100 pojazdów opancerzonych. To największe straty wroga od początku wojny. Eugeniusz Sało, witam i zapraszam na Studio Lwów. Dziś w programie raport z obrony kraju. Sytuacja na granicy ukraińsko-polskiej. Wolontariusze Caritas Spes w Łódzku z pomocą potrzebującym. To kolejny dzień wojny. Siły ukraińskie nadal prowadzą operacje ofensywne na kierunkach melitopolskim i bachmuckim. Nasilają także ataki na pozycje wroga na wschodzie obwodu chersońskiego. Siły rosyjskie cały czas atakują Awdijiwkę w obwodzie donieckim. Według władz miasta działania Rosjan są najpotężniejsze od 2014 roku. Ukraińskie wojsko broni tzw. bramy do Doniecka i nie chce dopuścić do zdobycia przez Rosjan także jego okolic. Щодня потрібен результат для України. Każdego dnia Ukraina potrzebuje siły, by przeciwstawiać się rosyjskim atakom, niszczyć okupantów i iść do przodu, przesuwać się o kilometr, nawet o 500 metrów, poprawiać ukraińskie pozycje i wywierać presję na okupantów. To dodaje sił państwu, to motywuje cały świat, aby nam pomagać i to dowodzi, że rosyjski terror nie zadziałał. 6 osób zginęło podczas ataku rakietowego na Charków. Rosyjskie pociski uderzyły m.in. w ośrodek dystrybucji poczty. Wiele osób jest ciężko rannych. 5 ofiar jest też w Zaporożu. Jedna z 6 wystrzelonych przez wroga rakiet S-300 trafiła w blok mieszkalny w centralnej części miasta. Zniszczonych zostało 8 mieszkań. W wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło także 4 mieszkańców obwodów chersońskiego i mikołajowskiego na południu Ukrainy. Stany Zjednoczone zamierzają dalej wspierać Ukrainę. W orędziu do narodu amerykańskiego prezydent Joe Biden zapowiedział, że wystąpi do Kongresu o zgodę na pakiet pomocowy, który ma zapewnić nieprzerwane dostawy sprzętu dla broniącego się kraju. Jeśli nie powstrzymamy apetytu Putina na władanie i kontrolowanie Ukrainą, nie zadowoli się tylko nią. On już zagroził, przypominając Polsce, że jej zachodnie ziemi są darem od Rosji. A jeden z jego najbliższych doradców, były prezydent Rosji, nazwał Estonię, Łotwę i Litwę bałtyckimi prowincjami Rosji. Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie 20 rakiet ATACMS. Pociski dalekiego zasięgu uderzyły w rosyjskie lotniska wojskowe w okupowanym Ługańsku i Berdziańsku, niszcząc co najmniej 9 śmigłowców szturmowych. Według ekspertów ATACMS-y mogą razić cele oddalone nawet o 160 km. Jeśli ukraińskie wojsko dostanie ich dużo, istotnie zmieni się przebieg wojny. Po miesiącach kolejek na granicy ukraińsko-polskiej, gdy ludzie najpierw uciekali przed wojną, a później wracali do kraju, teraz ruch na przejściach granicznych nieco się zmniejszył. Sytuacja jest stabilna. Sprawdziliśmy, co się dzieje na przejściu Uściłk-Zosin, łączącym obwód wołyński z województwem lubelskim. Na wyjazd z Ukrainy do Polski czeka w tej kolejce około 50 samochodów osobowych. Większość kierowców jedzie na zakupy, do pracy lub odwiedzić krewnych. Ostatni raz był wiosną. Ostatni raz w Polsce byłem wiosną, pół roku temu. Jeżdżę 2 razy w roku. Mój syn studiuje na Politechnice Warszawskiej, więc jadę go odwiedzić. W zeszłym roku stałem w kolejce 6 godzin. Teraz stoję już od 3. Jeżdżę prywatnie z rodziną. Latem było trochę więcej osób. Teraz myślę, że jest mniej. Chyba nieco więcej osób opuszcza Ukrainę niż wraca do kraju. Obywatele polscy, którzy jeżdżą na Ukrainę, to często przedstawiciele organizacji humanitarnych i osoby biorące udział w akcjach pomocowych. Jeżeli nie będziemy się wspierali, nie będziemy jeden drugiego rozumieli, to i my tą wojnę będziemy mieli. Teraz jest dobrze z Ukrainy do Polski, bo jest aplikacja, a z Polski do Ukrainy no to trzeba się ostać trochę. Wśród osób próbujących opuścić Ukrainę Straż Graniczna codziennie zatrzymuje osoby legitymujące się sfałszowanymi dokumentami. Są to głównie mężczyźni w wieku poborowym. Z początku tego roku nam nie propuściono blisko 4 tysięcy gromadzian. Od początku tego roku nie wypuściliśmy z kraju około 4 tysięcy obywateli. Zatrzymaliśmy już ponad 200 sfałszowanych dokumentów. Z ich pomocą mężczyźni w wieku poborowym próbowali nielegalnie opuścić terytorium Ukrainy.
Z danych Straży Granicznej wynika, że z Ukrainy do Polski dziennie jest odprawianych około 25 tysięcy osób. Podobna liczba przekracza granicę w drugą stronę, z Polski na Ukrainę. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Taką ideę już od ponad 3 lat realizują wolontariusze Caritas Spes w Łódzku. Młodzi ludzie nie tylko niosą pomoc najbardziej potrzebującym, ale także oferują wsparcie dzieciom ze specjalnymi potrzebami. W 2014 roku pani Maria przeżyła 3 miesiące pod rosyjską okupacją w Kramatorsku w obwodzie donieckim. Po wybuchu pełnowymiarowej wojny kobieta wraz z dziećmi przeprowadziła się do Łódzka. Podjęła pracę w ośrodku Caritas Spes i teraz pomaga osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji. Люди ще не звикли звертатись до психологів. Мешканці України не są przyzwyczajeni до психологів і розмов з ними. Dlatego наші spotkania nie są formą terapii, ale bardziej skupiają się na udzieleniu wsparcia emocjonalnego. Prowadzimy ćwiczenia relaksacyjne, omawiamy różne typy osobowości oraz przeprowadzamy różnego rodzaju testy. Przeprowadziliśmy już cykl takich zajęć w kilku grupach i obserwujemy pozytywne efekty zarówno wśród nastolatków, jak i dorosłych. Ludzie stają się bardziej otwarci i zaczynają rozmawiać o swoich emocjach. Wolontariusze Caritas Spes wierzą, że swoim przykładem zainspirują innych do czynienia dobrem. Od 24 lutego 2022 roku pomoc w ośrodku w Łódzku znalazło ponad 150 tysięcy osób. Głównie są to uciekinierzy wojenni ze wschodniej Ukrainy. Codziennie byliśmy bombardowani. Z 2 małych dzieci ukrywałyśmy się pod schodami, bo w naszym domu nie było schronu. Tutaj zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Mamy żywność i rzeczy potrzebne dla dzieci. Dostaliśmy nawet zabawki. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Miałam tylko 5 minut na spakowanie się i wyjście z domu. Dobrze, że miałam przy sobie paszport. Nawet nie chcę wspominać tych strasznych dni. Kiedy nas bombardowali, trafiła mnie fala uderzeniowa. Teraz mam jedno ramię wyżej od drugiego. Wyjechałam dzień przed wybuchem na dworcu w Kramatorsku. Dowiedziałam się o tej tragedii, siedząc w pociągu. W Łódzku ludzie są bardzo życzliwi. Jestem im bardzo wdzięczna. Pomagają nam, jak tylko mogą. Wolontariusze Caritas Spes w Łódzku prowadzą także zbiórki dla Wojska Ukraińskiego, przekazują pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Wołynia oraz organizują bezpłatne konsultacje medyczne i prawnicze. Opieką otaczają także dzieci ze specjalnymi potrzebami. W ośrodku powstaje świetlica oraz centrum integracyjne dla dzieci z zespołem Downa i autyzmem. Odczuwamy taki problem, że dzieci z szczególnymi potrzebami nie mają miejsca, gdzie mogą przebywać. Nie ma miejsca, gdzie mogą integrować się w tym społeczeństwie. I właśnie mamy taki zamiar stworzenia takiego centrum, gdzie dzieci będą mieć swoją taką możliwość odnalezienia w tym świecie. Do świetlicy mogą przychodzić dzieci w wieku od 4 do 6 lat. W programie przewidziano spotkanie integracyjne, bezpłatne lekcje języka polskiego i angielskiego, a także zajęcia z psychologiem i logopedą. Marian Hemar pisał, że Drohobycz to 1,5 miasta, pół polskie, pół żydowskie i pół ukraińskie. Po II wojnie światowej sytuacja demograficzna zmieniła się zarówno w mieście, jak i na dawnych Kresach Wschodnich. Polską kulturę w Drohobyczu pielęgnuje Centrum Polonistyczne. W otwarciu nowej przestrzeni Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego imienia Igora Menioka w Drohobyczu wzięli udział goście z Polski i Ukrainy. Od ponad 20 lat organizacja realizuje inicjatywy naukowe, literackie i kulturalno-artystyczne, znane nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale także w wielu krajach na świecie. Założycielem centrum był mój mąż świętej pamięci Igor Meniok i to była jego inicjatywa, jego pomysł. Zaczynało się wszystko od tego, że dostaliśmy od Biblioteki Narodowej ponad 100 książek wtedy, najnowszych słowników, podręczników i tak dalej. Coś z tym trzeba było zrobić. I mieliśmy taki pomysł, przyszliśmy do naszego świętej pamięci rektora Walerego Skotnego z takim pomysłem i on zrozumiał, że to jest super.
Placówka została założona w 2002 roku w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Iwana Franki w Drohobyczu. Najpierw centrum polonistyczne mieściło się w kameralnym pokoju Biblioteki Uniwersyteckiej. Obecnie w nowej dużej sali jest biuro organizacji z biblioteką oraz przestrzenią do zajęć ze studentami polonistyki. Miejscowy księgozbiór to 5000 tytułów, z których korzystają studenci i wykładowcy uniwersyteccy oraz miejscowi Polacy. Centrum ma bardzo dużo literatury polskiej, prawda? Którą możemy korzystać i jest taka współpraca. Nasze dzieci już są nastawione na to, żeby wybrać sobie kiedyś ten uniwersytet jako studia. I ja myślę, że to jest dobra współpraca. Od początku działalność Centrum Polonistycznego w Drohobyczu wspierają Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz instytucje z Polski. Jednym z głównych zadań placówki jest promowanie twórczości Brunona Schulza, urodzonego w tym mieście polskiego pisarza i malarza żydowskiego pochodzenia, jednego z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX wieku. Centrum jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Drohobycz jest bardzo ważny dla kultury polskiej, między innymi dzięki Brunonowi Schulzowi czy Maurycemu Gottliebowi i jest pewnym takim, jak powiedziano na tej uroczystości, lustrem relacji polsko-ukraińskich czy ukraińsko-polskich z kontekstem żydowskim. Centrum Polonistyczne prowadzi działalność na rzecz współpracy ukraińsko-polskiej, organizuje konferencje i seminaria naukowe, prezentacje książek oraz spotkania z wybitnymi ukraińskimi i polskimi pisarzami. Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu jest jedną nie tylko z najstarszych, ale i najprężniej działających polskich organizacji na Ukrainie. Przy towarzystwie działa też sobotnio-niedzielna szkoła języka polskiego, a po rosyjskiej napaści na Ukrainę organizacja wspiera miejscowych Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Już od ponad 30 lat na pograniczu obwodów wołyńskiego, tarnopolskiego i lwowskiego działa Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej. Kilka lat temu polski przedsiębiorca i prezes towarzystwa oddał część domu na potrzeby organizacji i polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej. To ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni, która od wybuchu wojny jest wykorzystywana również do akcji pomocowych. Znajdujemy się w pomieszczeniach naszej szkoły, która w tym czasie, jaki obecnie panuje na Ukrainie, częściowo została zmodyfikowana i połowę pomieszczeń zostało przeznaczone na pomoc humanitarną dla przede wszystkim Polaków, którzy należą do towarzystwa, a ich jest bardzo dużo, no i przesiedleńców też z polskim pochodzeniem. Na co dzień dzieci polskiego pochodzenia uczą się w miejscowych ukraińskich szkołach. W weekendy mają zajęcia z języka polskiego i historii prowadzone przez nauczycielki z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W tym roku do nauki w trybie online przystąpiło ponad 60 uczniów. Ale drzwi siedziby towarzystwa są zawsze otwarte również dla dorosłych. Ja lubię nie tylko tu uczyć polskiego, a grać w tenisa, spotkać się z koleżankami, popracować na komputerze. Zaczął się już rok szkolny i otrzymaliśmy humanitarną pomoc, za co dziękujemy serdecznie i nasze dzieci cieszą się z pomocy, z tych rzeczy różnych, z plecaków, ze zeszytów, z ołówków, bo nie każda rodzina może sobie pozwolić nawet i kupić, czy otrzymać te rzeczy. Polacy w Krzemieńcu odczuwają pomoc i wsparcie z ojczyzny. Wielu polskich wolontariuszy przyjeżdża także ze względów sentymentalnych. W zależności od potrzeb przywozimy żywność, artykuły chemiczne, przywozimy agregaty. Ale Krzemieniec jest dla Polaków miejscem wyjątkowym ze względu na historię, ze względu na Juliusza Słowiańskiego, który tutaj się urodził nie tylko, bo bardzo wielu Polaków tutaj żyło, mieszkało i tworzyło tą kulturę, więc czujemy się w obowiązku, żeby tą polskość tutaj podtrzymywać. Mimo wojny Towarzystwo imienia Juliusza Słowackiego prowadzi wiele inicjatyw, które kształtują polskie środowisko w Krzemieńcu i okolicach. To wszystko w dzisiejszym Studiu Lwów. Ukraina ciągle walczy i nie poddaje się. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.